Hej, ja jestem Zwirbą. Chcę was serdecznie powitać w kolejnym Dev Diary związanym z Europa Universalis 4, Darmą oraz Moogle Update 1.26. Po pierwsze, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnych problemów z mikrofonem. I teraz przejdźmy do właściwego Dev Diary. Przede wszystkim mamy datę premiery Darmy. W końcu została ujawniona data premiery, 6 września. Oczywiście tego roku. I teraz pozwolę wam puścić tutaj oczywiście tą zajawkę z ogłaszającą datę premiery. Western merchants highly value what we have in abundance. So we opened our rank to their grasping hands. From outposts in Goa and Calcutta the work begins. Local sultans and rajas profit from our presence, so our assertive moves are rarely countered. Sacrifices unnecessary yield access to markets and the occasional province, and the foreigners will help you topple a rival. The larger profits are ours. Through plantations and ports, spice and silk, even the lowliest pawn can be promoted to local royalty. Through bullying and perjury, the foreign kings are now masters of India. But now, we push back. We will use their strength against them. We can be our own masters. No i to właśnie była zajawka Darmy. Tak jak przypominam, 6 września będzie data premiery Darmy. No i przejdźmy do dzisiejszego Dev Diary. W tym Dev Diary mamy następujące rzeczy. Tak naprawdę zostało przed Darmą, tutaj jest powiedziane, że dwie rzeczy, czyli Content Pack, ujawnienie zawartości Content Packu i Achievementów. Dzisiaj się zajmiemy Content Packiem. Content Pack to jest taka paczka związanego z takimi kosmetycznymi rzeczami jak muzyka, portrety doradców i modele jednostek. No i tutaj mamy właśnie pokazane, jak na przykład będą wyglądać słonie, jeśli będziemy posiadać Content Pack. Przy czym, jeśli będziemy posiadać tylko Darmę, to będziemy mieli jeden taki standardowy model słoni, więc słonie będą dla każdego posiadacza Darmy, a jak będziemy mieli Darma Content Pack, to będziemy mieli takie, jak to jest nawet powiedziane, odpicuj mojego subkontynentalnego słonia. I tutaj mamy właśnie, jak będziemy grać jakimś plemieniem, czyli tribalem, no to wtedy będziemy mieli takie słonie wyglądające, jakby gramy państwem muzułmańskim, no to będziemy mieli tutaj ten w takim pancerzu lamelkowym, a tutaj mamy tego hinduskiego słonia, które wygląda całkiem powiem, przerażająco. I oczywiście tutaj co jest w tym w Dharma Content Pack? Nowe portrety dla hinduskich doradców, modele jednostek, te słonie i 12 minut muzyki specjalnie skomponowanej na rzecz Darmy. I teraz to jest właśnie pokazane, jak będzie taki tak zwany generyczny słoń, czyli dla posiadaczy, dla wszystkich posiadaczy, a tutaj jak wygląda właśnie ten muzułmański, ten żampurski, ach, ten pancerz się lśni. Dobrze, a tak poważnie teraz już możemy przejść już tak do tego, jak wyglądają modele. Tutaj mamy, tu są przykładowo podane i barwy Mugalów, czyli Mogołów, południowo-indyjskich pomniejszych państw. Tutaj mamy chyba flagę Mysore, jeśli dobrze pamiętam, i tutaj mamy nepalskich. I te właśnie tak te modele jednostek wyglądają. No i tutaj z kolei mamy oczywiście portrety hinduskich doradców i tutaj mamy, na chwilkę wyłączę tutaj muzykę z kolei, jak brzmi.
tak brzmi właśnie muzyka z Darmy. To jest jedna z przykładowych ścieżek. Nie chciałem tego puszczać przez 3 minuty w całości, chociaż może powinienem, to by było całkiem fajna podkładka tutaj pod ten materiał. W każdym razie kolejna rzecz to jest to, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli oznajmione to, co jest, jakie będą osiągnięcia wprowadzone w 1.26 i tutaj mamy trzy przykładowe, przy czym pierwsze to jest praktycznie już nie jest zagadka, co to jest wielokrotnie podczas Dev Clash, czyli tego tych cotygodniowych starć deweloperów na Twitchu, na swoim mają na swoim w tym kanale Twitchowym Paradox Interactive. Tam co tydzień mają rozgrywkę multiplayerową. No i właśnie tam było wspominane niejednokrotnie przez game directora i game designera DDRJ-ka i Grugiego, że to pierwsze to jest na osiągnięcie związane z Kale, państwem w Birmie, które właśnie tutaj będzie na, chyba coś tam z konsumpcją zieleniny, można tak to powiedzieć. Ta drugie, powiem szczerze, akurat nie za bardzo jakoś tutaj chyba mnie ślepota, jakieś zaćmienie umysłowe dopadło, że w każdym razie nie jestem w stanie zrozumieć jakiegoś tutaj nawiązania. Może ktoś z was będzie wiedział, o co może tutaj chodzić. A trzeci, tutaj mamy mężczyznę w Dastarze, czyli turbanie Sików, czyli jest Sikiem. No i ma taki gest, który mi się kojarzy, tak jako tak interpretuję, taki dobry dowcip, dobry. Zwłaszcza jak ktoś powie strasznie słaby dowcip, to jest właśnie taka pozycja, więc może to będzie coś właśnie związanego z Sikhami i jakimś, nie wiem, formą właśnie żartu, pewnie jakaś gra słów, czyli tak zwany pan będzie gdzieś użyty w tytule tego, czy w nazwie tego achievementu. I to byłoby na tyle, gdyby nie to, że co prawda jest już troszeczkę, już się kończy ta przecena, ale do dzisiaj, do końca 14 sierpnia, do godziny 23.59, ja link wrzucę w opisie, jest do końca właśnie, do końca dzisiejszego dnia jest duża, duża zniżka na tym sklepie Paradoksu na gry i dodatki związane z Europa Universalis 4. Praktycznie wszystkie dodatki poza darmą, ponieważ ona jest w preorderze, oraz Rule Britannia, które jest ostatnim dodatkiem i Paradoks zawsze ma zasadę, że ostatni dodatek póki jest jak gdyby aktualny, to nie ma zniżki, czy prawie nigdy nie ma zniżki. Ale poza tym wszystkie inne dodatki praktycznie są przecenione na 75%. Common Sense 75% zniżki, Mare Nostrum 75% zniżki, Conquest of Paradise, El Dorado, Rights of Man, Art of War, Kozacy, Cradle of Civilization, Mandat Niebios, czyli Mandate of Heaven, Wealth of Nations. To wszystko, tam gdzieś pewnie jeszcze Republika się chowa po koncie. W każdym razie to wszystko jest tutaj, możecie sobie, aż cztery strony są tych przeceny. I tak jak wspominałem, do godziny 23.59 14 sierpnia. Ja link, tak jak wspominałem, do tej promocji wrzucę w opisie. No i to byłoby na tyle. Ja będę się z wami widział za tydzień w kolejnym Dev Diary. A już naprawdę coraz bliżej i zaczniemy jakieś nowe serie na darmie, gdzie będziemy mogli się rozkoszować właśnie tymi nowymi mechanikami, reformami rządów, kompaniami handlowymi, inwestycjami kompanii handlowych i wieloma innymi nowymi mechanikami. No i cóż, mogę powiedzieć, mogę wam życzyć tylko miłego dnia i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hey!